Haha! Nowa seria na koniec roku. Albo początek. W sumie zależy, kiedy oglądacie. Janusze Budownictwa! Lecimy! Ruski Hogwart! O co chodzi z tymi schodami? Co to się stało? Dlaczego idąc na dół po klatce schodowej nagle zaczynacie iść w górę? What the fuck? Co? Ruski Hogwart, co za bezsens. Ej, i to nie jest jednostkowy przypadek. Co jest? Dlaczego schody w dół, żeby iść w górę? Co chodzi? A to... Panie z Mietkiem, nie takie schody budowaliśmy, bo był przekrój. Ja pierdziele, naprawdę ktoś zrobił coś takiego. A to są, przepraszam bardzo, schody do nieba, tak? Bo rozumiem, że to jest kościół, więc... No, wiecie, jeżeli ktoś umiera, no to wiadomo, że musi pójść do nieba. Jeżeli by kiedyś umarł w kościele, to wychodzi tymi drzwiami. Głupota kompletna, ale nie taka głupota, jak umieszczanie drzwi w takim miejscu. Naprawdę nie wiem, co osoby, które to robią, mają w głowach. To mnie nigdy nie przestanie zaskakiwać. Absolutnie. Co to jest za hydrat? To są relikty zimnej wojny w Rosji. Kiedy podpisujesz międzynarodowy pakt o rozbrojenie nuklearne, ale tak naprawdę nie chcesz go oddawać, więc z całej siły starasz się ukryć swój arsenał. Dokładnie tak to wygląda. Dokładnie tak. Co to jest? Jak połączyć piękne z użytecznym? Chcieliście mieć kiedyś odpływ do zlewu? Możecie mieć i odpływ, i pisuar w jednym miejscu. Super rozwiązanie. Stacje benzynowe. Wdrażajcie to. W sumie nawet nie tyle stacje benzynowe. Wszystkie studenckie mieszkania. Wdrażajcie to. Jak oszczędzać? To na maksa. Kiedyś z sąsiadem zrzuciłeś się na klimatyzację. Klimatyzacja w dwóch pomieszczeniach jednocześnie. Ja pierniczę. Jakie cięcia budżetu. Ej, to jest cudowne. Ja naprawdę, ta seria jest absolutnie cudowna. Nie wiem, czemu tak późno z niej nagrywam. Chociaż w sumie nie jest tak późno, jest dopiero 18. No nieważne. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to zostawcie pod tym filmem koniecznie suba. 400 tysięcy subów do końca dnia. I lecimy z kolejnym odcinkiem. Na 1 stycznia może nie, ale na pierwszy tydzień nowego roku pojawią się kolejne Janusze. Wystarczy, że wypełnicie challenge 400 tysięcy i lecimy z kolejnym odcinkiem. Oczywiście nie da się rady, ale no. Do dzieła. Kiedy Janusz trafi 6 w lotka. Co to jest za pałac? Jezu! Tak jak normalnie macie te takie wszystkie typowe polskie osiedla, takie zobaczenie czegoś takiego. Januszowy pałac, nie? I jeszcze tutaj w tej wieży jest zamknięta Fiona, nie? Przepraszam, Jessica, która czeka na swojego wybawcę. Tylko niestety zabrakło funduszu na okno. Ja pierdzielę. Dokładnie po to jest. 100%. Wyjścia awaryjne na wypadek szybkiej ewakuacji. No, piękne są te wyjścia. Wiecie, kiedy by się idealnie przydały? Wtedy, kiedy wracają wasi rodzice po wywiadówce. Dokładnie wtedy. Poziom zabezpieczenia... 80 level. A, to fajny płot, ej. Wiecie, jakby ktoś wam chciał coś ukraść kiedyś, nie? Co jak co, ale przez to nie przejdzie, to... Absolutnie! Nie ma bata! Płot idealny! Sam bym chciał taki mieć! A, i to jest, kurczę, bardzo, bardzo wysoki budżet. Super rozwiązane, mega rynna. Teraz stoi na ławce, w ogóle... A, moment! Ruskie znaki, dobra! Podlasie, to nieważne, idziemy dalej. Ej, to jest takie okno na świat, jak płyniecie statkiem! Wiecie, bo zawsze na okrętach macie takie okienka, takie okrągłe. I to jest dokładnie to samo. Kurort nadmorski na Podlasiu, nie? Możecie się poczuć jak na luksusowym jachcie. Ej, co jest? Przecież to jest w Wałczu! Ja mieszkam w tej miejscowości. Co to robi tutaj? Ale tak, faktycznie jest takie miejsce. Macie schody, możecie sobie zejść w dół i na górę. I tak jak jest podjazd dla wózków, to jest barierka na środku drogi. Ja nie wiem, o co tam chodzi. To jest jakieś takie, że nie wiem, macie wózek inwalidzki, to tu musicie zrobić jakiś Tokyo Drift.
i kurczę się położyć i pod tą barierką przejechać. Ja nie mam pojęcia, ale to jest legitne. To jest legitne i to jest w fałszu. Są schody wsparte wieżą z palet? Ja pierdzielę, że jak? Ej, nie, że coś, ale takie palety są kurczę tak drogie, że to są jedne z najdroższych schodów w Polsce, nie? Jeny. Co jak co, ale to mi teraz zaimponowało. Naprawdę jestem pod wrażeniem, kiedy ukrywasz się przed wierzycielami. Ej, to naprawdę, to super kamuflaż. Myślę, że absolutnie żaden komornik was w tym przypadku nie znajdzie. Będziecie absolutnie incognito. Zaczęli stawiać schody, rozmyślili się. A, i że ściana, tak? Ja nie chcę nic mówić, nie? Ale jak zaczęły się schody, to przystali. A to poczucie humoru się wyostrzyło po świętach, nie? Ja nie mogę normalnie tylko brać. A to jest chyba odpowiedź na takie odwieczne pytanie, czemu w gimnazjum, w szkole podstawowej, w liceum, czemu zawsze dziewczyny muszą chodzić do łazienki stadnie? Zawsze wszystkich facetów zastanawia, dlaczego one zawsze muszą chodzić razem. I teraz w końcu mamy odpowiedź! Dokładnie tak to wygląda. Siedzą razem. Zawsze, absolutnie zawsze. Za każdym razem tak jest. A to w sumie rodzi dla mnie dużo pytań. Ja rozumiem, że to jest jakaś altanka, tak? To jest stoliczek, to jest zadaszenie. Ale kto zrobił takie zadaszenie pod altankę? Ja nie wiem, ej, to jest jakiś kurczę pałac dla ubogich, czy jak? Bezdomni zrzucili się kurczę na warownię jakąś, o co chodzi? Kto zbudował taki pałac i co to w ogóle jest, to jest altanka? Ja nie rozumiem, ja mam naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele pytań. Janusz z Gustem, macie sobie swój blok, swoje własne mieszkanko i kładziecie idealnie na nim tynk. Niech sąsiedzi wiedzą i zazdroszczą. Jezu, dlaczego coś takiego? Naprawdę, ja czegoś chyba nie rozumiem. Naprawdę czegoś nie rozumiem. Wyjście z sali fitness. A to bardzo szerokie wam powiem. To naprawdę bardzo szerokie. Ale bardziej od idei tych drzwi i czemu one są aż naprawdę tak masywne, to bardziej zastanawia mnie to, kto w ogóle takie drzwi produkuje. Nie wiem, wydaje mi się, że jakby tak teraz pójść do sklepu jakiejś hurtowni, cokolwiek i poprosić drzwi o wymiarach jakieś, nie wiem, 15 cm szerokości, to nie wiem, czy za długo byście w tym sklepie pobieli, czy by was wyrzucili stamtąd. Ciężki orzech do zgryzienia. Ja tu nie orzech do zgryzienia, tylko Bóg! Bo te drzwi nie są już z orzecha! O Jezu, Kacper, ty weź się uspokój, Jezus Maria. Się rozpędził z humorem, się rozpędził. A to wam powiem. Garaż na piętrze. Normalnie są takie piętrowe garaże, nie? I to tam się zdarza w centrach handlowych, w dużych miastach i tak dalej. Ale ktoś chyba nie do końca zrozumiał tą ideę. W sensie, ja rozumiem, że czasem trzeba gdzieś oczywiście w bezpiecznym miejscu pasacika zaparkować, ale to chyba nie tak działa. Naprawdę nie tak. Wyobraźcie sobie odpukać jakiś pożar gazu, jakiś, nie wiem, wybuch, trzeba zakręcić rurę. No i dzwoni ten strażak: e, ale panie komendancie, tego nie można zakręcić. Ale takie, czemu? No bo sorry, ale barierka stała na środku. To, ja nie wiem, naprawdę, co trzeba mieć w głowie? Jak oni to w ogóle zrobili, zacznijmy od tego? Oni to, nie wiem, przecież to jest przyspawane. Nie, naprawdę nie. No i za późno. Załamałem się. Rury. Rury postanowiły zrobić znaczek yin-yang. Zapanował pokój pomiędzy ciepłem i zimnem. Idealna równowaga. Naprawdę. Nie, po prostu nie. Ja absolutnie nie mam pytań. Albo wiecie co? To jest nieaktualne, bo jednak mam pewne pytania. Dlaczego grzejnik stoi na drodze? A, grzejnik jest na drodze drzwi wejściowych, bo ktoś usłyszał o czymś takim jak ciepłe powitanie. No, ja myślę, że w tym miejscu powitają was ciepło już u samego progu. Nie, po prostu nie. Prawdziwy tron! To są schody na sali królewskiej do tronu.
bo się zawsze idzie tam, gdzie król chodzi piechotą, się zawsze siada na tronie i już wiemy czemu. To jest ta legendarna toaleta, skąd wzięły się te przysłowia. O nie, odkryliśmy ją. Ja nie mogę. Podobnie jak odkryliśmy coś niesamowitego, czym jest przycisk subskrybuj na kanale. Ja żegnam się już z wami, pamiętajcie o innych seriach, takich jak odpowiedzi na sprawdzianach, bądź uwagi szkolne. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej, hej!